Cześć, witajcie w pracowni eCard. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać albumik, jaki wykonałam dla kolegi na urodziny. Jest to albumik harmonikowy. Wzorowałam się na albumiku, który dostałam na trzeciej wymianie na grupie ScrapTube. I zapakowałam go w kopertę 3D. Tak, to jest koperta 3D, zrobiona według mojego planu, chodzi mi o kwestię tutaj wymiarów, sama sobie to rozplanowałam, ale oczywiście opierałam się na tutoriali Kasi Gruszy z ScrapKate, która pokazuje w ogóle, jak takie koperty zrobić i w taki sposób ją zrobiłam właśnie na Marcie Stewart, ale wymiary właśnie sobie opracowałam metodą prób i błędów. I tak ta koperta wygląda. Tutaj mam taki piękny napis album, jest to dekturka z fabryki Weny. W rogach mamy perełkami w płynie zrobione właśnie takie półperełki. I tu mam aparacik, szczerze powiedziawszy nie wiem z jakiej firmy ten aparacik jest, gdzieś tam w sklepie stacjonarnym kupiłam. Z tej strony już tylko są właśnie te półperełki na rogach. I tutaj, i ten, ta koperta jest otwierana właśnie na magnes. Widzicie? Że tu jest magnes i w środku jest taka czerwona kratka i to odłożę, a albumik wygląda tak. Albumik zrobiłam właśnie taki w rozmiarze 3¾ cala. Znaczy tutaj ogólnie okładka jest trochę większa, bo to jest 4 cale na 4 cale, ale albumik w środku karty to są 3¾. No i zobaczcie, ogólnie okleiłam go tapetą, taką ze sklepu budowlanego, gdzieś kiedyś udało mi się złapać, tu jest mój stempelek. Tutaj mam zamykanie na nity i wstążeczka, są narożniki, a tutaj zobaczcie, jest taka kompozycja z elementów metalowych, są trybiki, napis Dream, Love, strzałka, serduszko i tutaj jest taka nutka. Uzupełniłam to mikrokulkami złotymi, czerwonymi i srebrnymi. Tutaj też są perełki w płynie wpuszczone, a tutaj są ćwieki jeszcze takie przytwierdzone, żeby to tak trochę fajniej wyglądało pełniej. No. I otwieramy. Trochę się śpieszę, bo zaraz muszę lecieć do pracy, a już nagrywam ten film trzeci raz. I słuchajcie, to co tutaj wykorzystałam, to są elementy z... Już Wam pokażę. Z tej kolekcji Forever Friend Classic Decadence, to jest z Dookraftu. Kiedyś to kupiłam w Empiku, też Wam pokazywałam, jak śledziliście. I słuchajcie, bardzo spodobały mi się ostatnie papiery z Actiona, więc tutaj użyłam papieru tego bodaj z Pretty Red Classics i z Wallpapers Denny Retro ten kolorek. Także polecam Wam te papiery, całkiem fajnie się z nimi pracuje. No i też na pudełeczko wykorzystałam papier właśnie z tej kolekcji. No i zobaczmy, co tutaj jest. Są właśnie te elementy z Dookraftu i tutaj w całym albumiku są daty zrobione w wytłaczarce. Wytłaczarkę to wiecie, że mam i że też z niej korzystam, bo już kiedyś Wam pokazywałam. Tutaj mamy napis Deni, to jest ksywka kolegi. No i generalnie chyba Asia mnie pytała, skąd mam te napisy. One nie są wyjęte ze Scrabli, tylko kupione na AliExpressie. Także śmiało możecie sobie znaleźć i takie napisy kupić, bo takie literki kupić, bo one się świetnie czasami przydają. Tutaj mam metalowy klucz. Tutaj mam oczywiście muzyczny. Tutaj mam serduszko Made with Love, też metalowe. No i słuchajcie, generalnie albumik harmonikowy wygląda tak, jest harmonika, więc trzeba go obejrzeć albo z jednej, albo z drugiej strony. No to zacznijmy od tej. Można tutaj generalnie przekręcać sobie te kartki jak w zwykłym albumie, albo można sobie rozciągnąć. Tutaj na potrzeby filmu zrobię to tak po kolei kartkami, żeby było po prostu prościej. Mamy wydrukowane zdjęcia, mamy datę, mamy tutaj gwiazdki, tu jest forever, jest data, zdjęcie, a forever, tu się kończy friends. Więc można zobaczyć, że to się tak zgrywa. Forever Friends. Tutaj mam taki aparacik, który dostałam w wymiance. Z wytłaczarki daty. No, są takie nasze różne wspólne zdjęcia. Mamy datę, zdjęcie. Sending you a hug.
Hug, Love and Hugs. I generalnie właśnie przeplatają się te dwa arkusze. I teraz lecimy w drugą stronę. Tutaj mamy kolejne zdjęcia, napisy. Tutaj kolega też gra, śpiewa w zespole. Jakieś takie właśnie ze znajomymi różne zdjęcia powybierane. I tu ostatnia strona. To ostatnio najgorzej tak otworzyć, więc tą ostatnią tak naprawdę najwygodniej jest po prostu rozłożyć, bo tutaj się po prostu blokuje, wiecie, poprzez inne kartki. No, myślę, że to jest bardzo fajna forma tego albumiku, ciekawsza. Coś tutaj się więcej dzieje niż na takim zwykłym. Pierwszy raz robiłam taki albumik harmonikowy, ale słuchajcie, poszło mi naprawdę prosto. Także dam Wam w opisie link do tutoriala, bo pamiętam, że ktoś robił ten tutorial na ten albumik, ale w tym momencie nie jestem sobie w stanie przypomnieć kto. I myślę, że możecie naprawdę spróbować, bo jest to mega, mega, mega proste. Także słuchajcie, to jest albumik. A ja Was pozdrawiam i zapraszam do następnego filmu. Pa, pa!